witam ponownie na kanale rzeszowskioldtimery.pl. Tym razem w pojedynkę. Łukasz gdzieś się zawieruszył, kręci się po Polsce. Daleko jeszcze tego Radomia? Za 100 km będzie z górki. A my pojedziemy pokręcić trochę nową miejscówkę. Jak na pewno pamiętacie, o ile oglądaliście. Jeżeli nie oglądaliście, to link tutaj się wyświetli do filmu o tajemniczym muzeum. Byliśmy tam 11 listopada, taki mini zlot, wycieczka po zakątkach ziemi przemyskiej i między innymi pojechaliśmy do tajemniczego muzeum. Jak wiadomo, to muzeum niestety musiało być zamknięte. Wszystkie eksponaty, wszystkie pojazdy musiały stamtąd zniknąć. Lokal został przejęty przez kogoś tam, mniejsza z tym. Trwało to dosyć długo, aż do dnia dzisiejszego. Pierwsze otwarcie nowego muzeum i od razu pod nową nazwą to będzie Muzeum Ratownictwa i Techniki w Przemyślu. Chłopaki mieszczą się na ulicy Jasińskiego w Przemyślu i muzeum mieści się na ulicy Jasińskiego 16, czyli zmieniona jest lokalizacja. Zobaczymy, jakie mają eksponaty, co udało im się przewieźć, co już stoi, jak wygląda teraz to muzeum. No i pogadamy z chłopakami i zobaczymy, co ciekawego jest tam na miejscu. Więc zapraszamy, oglądajcie. Dopadliśmy jednego z chłopaków z muzeum. On wszystko opowie, co tu się właściwie dzieje. Szanowni Państwo, znajdujemy się w siedzibie Muzeum Ratownictwa i Techniki w Przemyślu. Za mną widzicie Państwo zabytkowy obiekt, to jest stara przemyska parowozownia, obiekt wpisany do rejestru zabytków i tutaj właśnie będziemy trzymać i będziecie mogli zobaczyć wszystkie nasze eksponaty, na przykład ambulanse, które pochodzą z Przemysła. Zobaczymy te, zobaczymy to wszystko. Na przykład Renault Master, które pochodzi sprzed 20 lat, pochodzi z fundacji Jurka Owsiaka, to był taki dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to auto neonatologiczne z inkubatorem do przewożenia wcześniaków. Bardzo piękne, bardzo piękną kolekcję mamy wozów strażackich, chociażby Star 25, jeszcze z fabryki Dzierżyńskiego, pochodzący z Borownicy, który przyjechał tutaj na własnych kołach. Albo, który to przyjechał na tym? Albo Hydromil, zaraz go pokażę. Albo no Hydromil, szanowni Państwo, to jest oryginalna zomowska polewaczka, która służyła w Radymnie, no. I służyła do rozpędzania tłumów. Później przejęło ją OSP we Fredropolu i zrobili z tego wóz strażacki. Jest pomalowany na czerwono, ale unikat. Jeden z niewielu w Polsce. To nie będziemy rozpraszać tłumów, bo chcemy, żeby było jak najwięcej ludzi, ale idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Wszystkie eksponaty oczywiście są sprawne, jeżdżą.
jeżeli chcemy je przyjechały o własnych siłach, bo przenosiliście się z tamtego miejsca, prawda? Tak jest, dokładnie. To jest właśnie Jelcz, czyli Star 25 i on pochodzi właśnie z fabryki Dzierżyńskiego. OSP Młodowice to jest właśnie ta oryginalna polewaczka. Dalej IFA, Tatra też jeździ, jest sprawna. No potężne auto, robi wrażenie, jak dodajemy gazu, włączamy sygnały, jest naprawdę co oglądać. Dlatego wszystkich serdecznie zapraszam. No właśnie. Do Przemyśla przyjedźcie Państwo, zobaczycie. Gdzie to gdzie jesteśmy dokładnie? Jesteśmy na ulicy Jasińskiego 16, stara parowozownia w Przemyślu, Muzeum Ratownictwa i Techniki. Zapraszamy. Czego Wam życzyć? Czego nam życzyć? Takich udanych imprezach dzisiaj. Dalszego pasma nieustających sukcesów. Tak jest. I tłumów w naszym muzeum. I super. Dzięki śliczne. Dzięki.